Polacy lepsi od Italii i Łotwy podczas eliminacji Mistrzostw Europy 2024. Tym samym biało-czerwoni szczypiorniści objęli prowadzenie w swojej grupie, ale najtrudniejsze starcia, czyli m.in. dwumecz z Francją, dopiero przed nimi. Między innymi to działo się oczywiście w miniony weekend, ale w ciągu ostatnich kilku dni sporo działo się także na lokalnym podwórku w rozgrywkach ligowych. Między innymi o tym rozmawiać będziemy z naszym dzisiejszym gościem. To jest Fala Sportu i z ręką na pulsie Mateusz Czerwiński, kłaniam się nisko, ale na początek zabierzemy Państwa na wycieczkę krajoznawczą po Kaszubach. Kaszuby to prawdziwe zagłębie szczypiorniaka. Wymienić tu trzeba m.in. Żukowo, znane z doskonałego szkolenia młodzieży, Wejherowo czy Kościerzynę. Ta ostatnia jeszcze 3 lata temu mogła poszczycić się obecnością kobiecego zespołu na superligowych parkietach. W elicie kościerzynianki radziły sobie całkiem nieźle, co roku zapewniając sobie utrzymanie. Sen prysł jak mydlana bańka, kiedy ligę przekształcono w profesjonalną. Wiele klubów nie było gotowych na tę metamorfozę. Możliwości było niewiele. Trener Dariusz Męczykowski postawił na pierwszą ligę. Dziś KS Kościerzyna chce powrócić na najwyższy poziom, ale jak na razie bez skutku. Sezon 2022-2023 też nie rozpoczął się po myśli Kaszubek. Na inaugurację pokonały co prawda kwidzyński MTS, ale później zaliczyły 2 porażki, minimalną 34-35 z Pogonią Szczecin i z SPR-em Gdynia. Żółto-niebieskie były całkowicie poza zasięgiem gospodyń. Skończyło się wysoką przegraną 20-32. No, szanowni Państwo, przepiękne obrazki z sopockiego molo. To była jeszcze wrześniowa prezentacja, przepiękna pogoda, aż się rozmarzyliśmy. A z nami dzisiaj w studio Daria Cieślak, czyli kapitan i lewo rozgrywająca KS Kościerzyna. Witamy Cię serdecznie w naszym studio. Witam. No, jeżeli chodzi o tę porażkę z Arką, z SPR-em Gdynia, tę ostatnią porażkę, no jest to pewien problem, ponieważ borykacie się przede wszystkim z kontuzjami. Pewnie na karb tego można zrzucić właśnie i ten ostatni mecz, to, że tak wygląda. No niestety, ostatni mecz na pewno nie był po naszej myśli i to na pewno nie była ta drużyna, którą jesteśmy. Gdynia naprawdę zagrała też dobre zawody i tutaj kwestia właśnie na pewno naszych kontuzji. Jest nas też mało, niestety. I no, dziewczyny nie wyszły na ten mecz z taką głową i z takim podejściem, jakie powinnyśmy mieć, bo nasze założenia na pewno były całkiem inne i to miało wyglądać całkiem inaczej, a to już w pierwszej połowie sam początek meczu zaważył na końcówce i na całym meczu. Ale też chyba możemy powiedzieć o tym, że SPR Gdynia jest w tym sezonie bardzo mocną drużyną. No, wiemy doskonale, że odstawiły na boczny tor chociażby SPR Pogoń Szczecin. To jednak o czymś świadczy. Tak, zdecydowanie nie jest mocnym zespołem. Tutaj też na pewno dziewczyny zgrywają się już długo ze sobą i można powiedzieć, że znają się na wylot, jak to się mówi. Więc no, tym bardziej no, cała otoczka i wszystko jakby im sprzyja, więc... No, tylko 6 lat pod okiem jednego trenera, czyli Kamila Ringwelskiego. No wiadomo, że jednak przez ten czas mogły się zgrywać, prawda? Dokładnie, dokładnie. Coś na pewno budowały przez lata i teraz mogą to zaprezentować. Jeżeli chodzi o jeszcze ten ostatni mecz z Gdynią. No, wiemy doskonale też o tym, że no, jednak Arka ma dużo szerszy skład niż Wy. To pewnie mogło mieć też jakieś znaczenie. Tak, zdecydowanie miało to znaczenie. Mogły się chociażby rotować. Tak? U nas no, niestety w pewnym momencie była bramkarka na boisku, więc no, nie wyglądało to wcale dobrze. No i mówię, to nie byłam jakby patrząc na dziewczyny z boku, patrzyło mi się ciężko. I też bolało mnie serducha, jak to się mówi, bo nawet pomóc nie mogłam ani nic. Tak naprawdę dziewczyny po prostu były zdane same na siebie i już było widać, że jest ciężko. Trenera Darka Męczykowskiego, znanego z żywiołowego zachowania, też zabolało serce po tym meczu? Co powiedział w szatni? Zdecydowanie zabolało. No. To, co w szatni, to zostaje między nami, wiadomo. Co było w Vegas, zostaje w Vegas. Tak, dokładnie. Ale nie, no po prostu trener powiedział, że chyba przyjechały jakieś inne dziewczyny, a nie my. A w ogóle nas nie poznawał. No ja jestem tego samego zdania, bo to na pewno nie była drużyna, którą powiedzmy budowałyśmy, bo wcale nie budowałyśmy jej długo, no bo tak naprawdę jesteśmy taką sklejką, jak to się mówi brzydko, ale jesteśmy sklejką. I mimo tak
mało, takiej małej ilości osób, czy liczby osób, tak naprawdę nie ilości, to coś zbudowałyśmy i mecz ze Szczecinem naprawdę był takim, powiedzmy, naszym krokiem do przodu. Tak, ale mówisz o sklejce, to znaczy, że w trakcie tego sezonu przygotowawczego nie zdążyłyście się zgrać ze sobą? Na tyle, ile to powinno być? Wydaje mi się, że tak, że to był na pewno za krótki okres, bo jednak powiedzmy, ze starego zespołu, jak to się mówi, została nas garstka, to jest mała liczba. I dziewczyny też dużo jest nowych, tak, więc my tutaj próbowałyśmy coś stworzyć i wydaje mi się, że do tego meczu ze Szczecinem ja sama na przykład nie byłam jakby pewna, jak to będzie wyglądało, jak ta drużyna będzie wyglądała w tym sezonie, ale po meczu ze Szczecinem naprawdę dziewczyny mi uświadomiły, że nadal kocham to, co jakby robię, bo jednak piłka ręczna jest moją pasją i dzięki tak naprawdę takiej małej jakby garstce tej drużyny pokazałyśmy charakter i tak naprawdę ludzie, którzy nie widzieli meczu ze Szczecinem, mogą żałować, bo to był naprawdę bardzo dobry mecz. Ale pewnie też dostrzegasz ten potencjał na wielu pozycjach w waszym zespole, no bo jest chociażby Karolina Styś na obrocie, jest Karolina Małecka, zresztą także z takim doświadczeniem, no i z Gdyni, i z Piotrkowa Trybunalskiego, także z Czech przecież, więc są zawodniczki, które tego doświadczenia naprawdę w trakcie swojej krótkiej, mimo to kariery, zdążyły trochę nagromadzić. Tak, dokładnie, no Kornelia jest na pewno dużym wzmocnieniem, tak samo Karolina Styś, gdzie Karolina tak naprawdę przez dłuższy czas swojej kariery, jeżeli można tak to powiedzieć, była rozgrywającą i dopiero teraz, powiedzmy, odnalazła się na tym kole i to jest na pewno na duży plus, bo gra się z nią dobrze. Tak samo Kornelia tak naprawdę... To chyba taki skautowy sukces trenera Darka Męczkowskiego. No, on się tak... nieskromnie tym chwali. No, Karolina też uważa, że dobrze się tam czuje i to jest jednak, to jest bardzo istotne. Więc naprawdę mi się też również z nią bardzo dobrze gra na kole i tak samo innym dziewczynom. No a jeżeli chodzi o Kornelię, to jest też duże, bardzo duże wzmocnienie, no bo Kornelia, lewa ręka, swoje doświadczenie też ma. No i też pokazuje to tak naprawdę teraz w tych meczach, więc myślę, że tak. Powiedziałaś na samym początku o kontuzjach. Te kontuzje pewnie będziemy dzisiaj przez wszystkie przypadki odmieniać, ale wróćmy jeszcze w takim razie do meczu z 28 września. To był Puchar Polski, tam także z Arką się mierzyłyście, no i też przegrana, tym razem 19-28. No nie możemy powiedzieć o tym, że zespół z Kościerzyny się jakoś poprawił od tamtego czasu, w ciągu tych kilkunastu dni. No niestety to też był, dla mnie to jest bardzo pechowy dzień i źle wspominam ten mecz, bo niestety znałam wtedy kontuzji. No i jeżeli odnosząc się do tego meczu, to mecz tak naprawdę ja w 10 minucie już nie, jakby nie pomagałam dziewczynom na boisku. Przybliżysz, co się tam wydarzyło? Tak, no w 10 minucie po prostu zostałam sfaulowana i no, można powiedzieć, że upadłam nienaturalnie i moja noga została na parkiecie, moje ciało poleciało do tyłu, jak to się mówi, i doznałam no, trochę ciężkiej kontuzji na ten moment. Więc dziewczyny tak naprawdę w pierwszej połowie... Co tam się w środku poprzestawiało w tej nodze? No, troszkę sporo. Powiedzmy, mam złamanie i mam awulsyjne dodatkowo złamanie, plus skręcenie, naderwanie, więc trochę tego tam jest. Jesteśmy pod wrażeniem, szanowni państwo, że Daria dzisiaj do nas dotarła do studia, bo rzeczywiście jak widziałem, jak się przemieszcza w naszą stronę, było sporo utykania. No niestety, no to jest bardzo pechowy mecz, był to dla mnie jakby w ogóle ten dzień. No i okres jakby od samego tego dnia do teraz jest bardzo ciężki, już powiedzmy trochę jest lepiej, psychicznie też na pewno, ale to no niestety, no nie spodziewałam się takiego początku sezonu, gdzie zapowiadało się w miarę dobrze. Nie macie już na początku sezonu, a czy jest szansa na to, że jeszcze do końca sezonu się pojawisz na boisku? Taką mam nadzieję, że w drugiej rundzie już będę gotowa. A jakie są rokowania rehabilitantów? No, bo rozumiem, że te rehabilitacje już rozpoczęłaś. Tak, to rozpoczęłam już rehabilitację. Myślę, że jeżeli pójdzie dobrze, noga się zrośnie i zacznie po prostu ze mną współpracować, jak to się mówi, to powinnam wrócić na drugą rundę, czyli tak naprawdę do końca roku jestem na rehabilitacji, jakby muszę być po prostu wyłączona z takich, no niestety z tej gry zespołowej, jak to się mówi, i muszę pracować nad tym, żeby ta noga się wzmocniła i wróciła do swojego stanu. Więc trochę ciężka droga przede mną, bo tego się nie spodziewałam. Myślałam, że już na listopad wrócę, takie były moje, powiedzmy, takie
No, na gorąco wtedy po odniesieniu kontuzji, tak? Tak, znaczy no wiedziałam, że to nie jest zwykła kontuzja, bo bardzo to był ogromny ból, ale nie spodziewałam się tak długiej też przerwy, bo mimo wszystko to się mówi 2-3 miesiące, czy nawet 4 miesiące, ale dla mnie jest ogromna, jakby ogromny czas taki jakby, żeby poświęcić na to, żeby ta noga powiedzmy wróciła do swojego stanu. No i potem, żeby też wrócić do aktualnej formy, no bo przecież dokładnie. Trochę czasu też no, pewnie poświęciłaś na to, żeby jakąś formę przed sezonem zbudować. Dokładnie, tym bardziej, że zapowiadało się z mojej strony powiedzmy dobrze w miarę i byłam po prostu nawet sama z siebie w jakimś tam stopniu powiedzmy zadowolona i szło to jakoś do przodu, no a nagle taka kontuzja i wykluczyło mnie to na całą rundę. I zresztą nie jedyna kontuzja w waszym zespole. No dokładnie, jakoś tak... Trochę szpital się zrobił tak, w kościele. Tak, śmiejemy się z dziewczynami, sorry, no. No niestety, to jest bardzo przykre, bo budowałyśmy coś powiedzmy na takiej małej liczbie osób, a tutaj już tak naprawdę nie dość, że ja, tak jeszcze Gosia aktualnie czeka na diagnozę, więc no nie wygląda to zbyt dobrze na ten moment. Ale jestem całym sercem z moimi dziewczynami i myślę, że jakoś damy radę, no nie mamy innego wyjścia tak naprawdę. To ile osób teraz trenujecie w takim razie? No, nas aktualnie na boisku jest ile? W sensie do gry zdolnych 9 osób. To niewielka rotacja, jeżeli chodzi o te występy na parkietach pierwszoligowych. No, w Szczecinie grałyśmy mecz, kiedy Gosia doznała kontuzji, grałyśmy mecz z jedną bramkarką na zmianę, więc jakby miałyśmy tylko bramkarkę na zmianę. To w waszym przypadku bramkarka może iść i w pole na przykład, tak, gdyby ostatnio, była taka konieczność? Ostatnio już była taka konieczność właśnie z Gdynią. W pierwszej lidze grałyśmy właśnie mecz ligowy, no to Martyna musiała przejąć rolę obrotowej. Sprawdziła się, więc jakiś tam wariant oczywiście był, no ale to chcemy jednak Martyna, na pewno jest jej ulubioną pozycją, jest bramka, a nie koło, tak? To może skauci się przyglądali, może to jest ten moment, że no gdzieś tam i jakieś superligowe kluby zgłoszą się po nową obrotową z Kościerzyny. No, zobaczymy właśnie, może Martyna sobie tam wyrobi zaraz jakąś nową pozycję. Nie, no oczywiście się tak śmiejemy, ale no to już była taka konieczność, po prostu tam w pewnym momencie już nasza jedna zawodniczka też potrzebowała chwili jakby, więc no ktoś musiał jednak wejść na to boisko. Więc chyba jednak możemy tłumaczyć zespół z Kościerzyny. No na początku trochę zbeształiśmy, że tak wygląda aktualna forma zespołu z Kościerzyny, ale chyba jest jak tłumaczyć, patrząc właśnie przez pryzmat kontuzji, absencji, no takich wymuszonych po prostu. No troszkę jakby, nie wiem, coś nas tak dopadło. Dopadło nas tak na samym początku tak naprawdę. Tutaj jedna kontuzja i wygląda to no, nie za dobrze na ten moment, ale jak to się mówi, mam nadzieję, że wrócimy jednak silniejsze i że to taki początek po prostu, bo to ja mówię, początek był naprawdę, takie miałam wahania nawet odnośnie do całej tego jakby naszego występu w tej pierwszej lidze, no bo nas było od początku tak naprawdę mało, tak, bo tutaj już wcześniej na przykład dziewczyny z tamtego roku też mają kontuzję, tak, więc no tutaj ciężko powiedzieć, bo ja sama nie byłam pewna, czy my jakby wystartujemy, czy damy radę tak naprawdę. No a tutaj dziewczyny w Szczecinie pokazały mi jakby swoją chęć i swoją wolę walki i jakby uświadomiły mnie w tym, że naprawdę tworzymy coś fajnego, patrząc właśnie przez ten pryzmat, że nas jest tak mało i potrafimy. Tak naprawdę mamy bardzo dobrą atmosferę w drużynie, jakby między sobą, więc wydaje mi się, że tutaj jest bardzo duży plus, że potrafimy się ze sobą dogadać, no bo to jednak się przekłada na boisko. Przepiękne więc obrazki z Sopotu przed chwilą widzieliśmy, gdybyśmy mogli je jeszcze raz wypuścić. Wtedy pamiętam podczas prezentacji zespołu, no pojawiły się takie głosy, że oczywiście walczycie o powrót na superligowy poziom, jeżeli nie superliga, to może ta liga centralna, która od tego nowego sezonu też zostanie utworzona. No patrząc też przez pryzmat tego, co się stało, jakie kontuzje, jakie absencje, czy ten cel jest dalej utrzymywany i czy jest realny? Na pewno stawiamy sobie jakiś cel. Cel jest zawsze, tylko na ten moment myślę, że powiedzmy nasz cel tam spada na tą ligę centralną, tak? I fajnie by było jakby wrócić na dobre tory, na właściwe tory. I tutaj w życiu pokazuje, że jednak nie zawsze jest kolorowo i tak naprawdę wszystko się zmieniło z dnia na dzień.
bo no, z dnia na dzień. No, jednak te kontuzje tutaj coś wkradły, taką trochę niepewność, trochę takie zakłopotanie, no bo nawet sama jakby moje, same moje dziewczyny, tak, tutaj z drużyny po prostu były jakby kontuzja Gosi na nas, powiedzmy, w Szczecinie wpłynęła, że po prostu tak naprawdę zaczęłyśmy grać słabo w drugiej połowie. Była taka sytuacja, że przegrywałyśmy już 7 czy 8 bramkami, bo po prostu żyłyśmy tym, że Gosia sobie coś zrobiła i że nas jest mało, zaczęłyśmy trochę panikować. No i wyszłyśmy po prostu na drugą połowę trochę z innym nastawieniem. Odrobiłyśmy to, co odrobiłyśmy i tak naprawdę zabrakło tylko trochę, żeby chociaż nawet był ten remis. Więc tutaj tak samo mecz pucharowy z Gdynią, też dziewczyny po prostu były na przykład moim stanem no załamane, jeżeli można tak to powiedzieć. Też na pewno ich to zestresowało, no bo to była kolejna sytuacja, w której tak naprawdę nie mieliśmy nikogo na zmianę. Więc tak naprawdę myślę, że tutaj też dużo w naszych głowach, żeby to przepracować, że jednak damy radę. Też to, że dziewczyny też chciałyby wrócić na te właściwe tory, no bo myślę, że to się też tam, może nie chcę powiedzieć, że należy, ale jakoś sobie na to zapracowałyśmy w pewnym stopniu, żeby to jakoś wyglądało, bo każdy z nas składa serducho i tak dalej na treningach, czy na meczach, czy tak naprawdę w każdej aktywności związaną z tą piłką ręczną, więc chciałybyśmy po prostu coś z tego mieć, a nie tylko jakby ponosić te porażki, po prostu to też na nas negatywnie wpływa na pewno. No i pewnie też i Kościerzyna by się jakoś ucieszyła, znowu szczypiornistki mogłyby grać pewnie na innym poziomie. No, Liga Centralna już daje takie możliwości, że jeździmy jednak po całej Polsce, mierzymy się z drużynami z całego kraju. No, wielu trenerów i zawodników wypowiada się na temat tego, jak wygląda męska Liga Centralna. To rzeczywiście ożywiło w pewien sposób te rozgrywki piłki ręcznej. Czy tak samo może być w przypadku tego kobiecego szczypiorniaka, jak uważasz? Wydaje mi się, że tak właśnie, że to jest coś takiego nowego, bo tutaj jednak powiedzmy, jak już ktoś gra w tej pierwszej lidze któryś rok, powiedzmy, i ciągle jest jakby, powiedzmy, nawet rotuje się tutaj pomiędzy tymi zespołami w jednej grupie, no to jednak ciągle się spotykamy ze sobą. A jednak jak już się spotkamy w końcu z jakąś inną drużyną, taki trochę inny smaczek, inaczej, bo to się jednak analizuje te drużyny. Wiadomo, my się tam rotujemy w tych drużynach i tak dalej, ale uważam, że to jest no duży plus, coś takiego nowego. No. Ale też pewnie inaczej to będzie wyglądało dla zespołów, które awansują w końcu na poziom Superligi, bo często zdarza się tak, że powiedzmy jakaś drużyna awansuje na szczebel superligowy, a potem z niego spada po tym jednym sezonie, bo nie jest przygotowana na wyjazdy. Budżetowo może niekoniecznie, bo teraz Gniezno pokazało, że budżetowo, organizacyjnie, prawnie jest przygotowane na poziom Superligi, ale jednak dostaje trochę batów. No tak, zdecydowanie to jest... A przecież sezon temu na poziomie pierwszoligowym były nie do pokonania, nie do zdarcia. No właśnie, to, tak, to jest idealny właśnie przykład też, bo tak naprawdę jakby przeskok między Superligą a pierwszoligą jest jednak, no jednak jest duży. I tutaj ta Liga Centralna na pewno by wprowadziła takie wypośrodkowanie, można powiedzieć, więc no, zgadzam się z tym, że jednak na pewno w tej sytuacji, kiedy by była już Liga Centralna, to Gniezno by się tam idealnie odnalazło. A na ten moment wiadomo, chociaż dziewczyny fajnie tam pokazują, walczą, to co mogą, to walczą, wiadomo. No ale jednak jak gdyby była ta Liga Centralna, to by było takie idealne wpasowanie po prostu w ten klimat i też w ten poziom, no bo tak jak właśnie rok temu tak naprawdę to my osoby przyjeżdżały i tam powiedzmy to była też w niektórych meczach formalność, więc taka jest prawda. No, mówiliśmy trochę o tych waszych celach zespołu z Kościerzyny i wydaje się, że ta Liga Centralna, o której wspominamy, jest jednak w jakimś stopniu realna, no bo w tym momencie kościerzynianki zajmują 5. miejsce w tabeli, które powinno dać tę Ligę Centralną, no bo to jest ostatni sezon, gdzie także można bezpośrednio awansować z tej pierwszej ligi na poziom superligowy. No dokładnie, no zobaczymy. Wystarczy utrzymać no, kratkową formę, no, żeby awansować. Dokładnie. No, ja tutaj nie mówię, że naszym celem jest Superliga, no bo na ten moment wydaje mi się, że nie ma co w ogóle patrzeć w taką przyszłość. Chcemy jakby się utrzymać i jakby pokazać jednak, że ten początek, który jest teraz, no nie jest, no wiadomo, nie jest zbyt dobry, więc chcemy po prostu wyjść na te tory, tak jak mówiłam, właściwe i pokazać to, że jednak mamy tą wolę walki i no i jednak jesteśmy wartościowe, no bo to, że teraz przegrałyśmy z Gdynią 2 razy, powiedzmy, i z tym Szczecinem 1 bramką, chociaż tutaj ten Szczecin, jak to się mówi, rozgrzeszam,
pod tym względem sobie i dziewczyną, no bo naprawdę zgrał się dobre zawody. Ten mecz naprawdę był, no, był ciężki, ale uważam, że pokazałyśmy, że jesteśmy właśnie taką drużyną z pazurem, jak to się mówi. Nie no, jednak te mecze dwa z Gdynią trochę nas tak pociągnęły w dół. No i też wiadomo, tutaj nie możemy też zwalać tylko na kontuzję, trochę też nasza mentalność, jakby dużo pewnie aspektów się na to składa i myślę, że trochę mamy do przepracowania i teraz tylko już skupiać się na kolejnych meczach, nie ma co rozpamiętywać i po prostu ciągnąć to dalej, oby to wyglądało tak, jak miało wyglądać. Przed chwilą znowu oglądaliśmy obrazki z Sopotu. Zdradź nam proszę i zdradź widzom, jak wygląda wasze codzienne życie, no bo wiemy doskonale, że to też nie jest tylko i wyłącznie wasza praca. To jest ogromny wysiłek, który wkładacie w to, żeby przygotować się do rozgrywek pierwszoligowych, no ale za coś żyć trzeba, mówiąc kolokwialnie, więc pewnie studia, pewnie praca. Dokładnie, no tak jak powiedzmy 3/4 dziewczyn, czy nawet każda dziewczyna, tak? Nie to, że studiujemy, to i pracujemy. I tak naprawdę jeszcze trenujemy, plus chcemy też dodatkowo robić różne rzeczy, bo wiadomo, no to, żeby sukces był, to musi to się składać z wielu rzeczy, więc tak naprawdę no, nasze życie jest zaplanowane od rana do wieczora, przynajmniej moje. Jak to wszystko upchnąć w 24 godziny? No właśnie, to tak trzeba mieć kalendarz i wszystko sobie zapisywać, żeby nie zapomnieć. Nie, no śmieję się oczywiście, no są wiadomo, jednak ta nauka i tak dalej, to jest wszystko ważne. I tak jak właśnie tutaj wspomniałeś, no za coś trzeba żyć, więc myślę, że też jakby praca jest istotnym elementem naszego życia. Niektóre z nas na przykład więcej pracują, niektóre z nas więcej się uczą, tak? Więc to jakoś tam każdy ma tam jakiś swój tryb życia. No mój tryb życia na ten moment, kiedy mam kontuzję, trochę się załamał. Tak jak wszystko obecnie, ta kontuzja jest w złym momencie i też jakby wprowadziła duży chaos w moim życiu, no bo wiadomo, jak ja miałam właśnie, jestem osobą, która lubi mieć wszystko zaplanowane, muszę wiedzieć co, o której godzinie, co i jak, a tutaj nagle kontuzja, no to nie dość, że wykluczyła mnie tak naprawdę na początek przez 2 tygodnie z jakiegokolwiek funkcjonowania, bo tak naprawdę byłam zależna od drugiej osoby. To gdzie tutaj mówić o pracy, plus jeszcze musiałam dojeżdżać na studia, a tutaj wiadomo, ja nie lubię litości innych osób, tu wszyscy się na mnie patrzą, każdy chce im pomóc i ja to jakby jak najbardziej doceniam, ale to był taki no, bardzo ciężki okres dla mnie pod względem, że musiałam wszystko sobie teraz na nowo planować, tutaj rehabilitacja, tutaj tak naprawdę praca nie. No i skupiam się głównie teraz na nodze mojej i na tym, żeby wrócić do funkcjonowania. No i na studiach, no teraz nie biorę pracy, jakby to nie mogę aktualnie brać pod uwagę. No i tutaj kolejny taki powiedzmy kłopot, tak, no bo to jednak jak człowiek mówi, jak ma się już wszystko zaplanowane i nagle jednego dnia bum, wszystko jest takie. Co studiujesz? W czym się kształcisz? Tak, ja studiuję logopedię. No, studiuję logopedię i to jest taki mój kierunek, który nie do końca byłam pewna, ale dopiero tak naprawdę po pierwszym roku już byłam, tak sobie uświadomiłam, że to jest to, co chcę robić po prostu i jestem zadowolona na ten moment. W tym roku będę pisała pracę licencjacką, więc później planuję magisterkę, więc jakoś to. Uniwersytet Gdański zatem. Dokładnie. Czy w związku z tym, patrząc znowu na sport, gdzieś tam akademickie mistrzostwa Polski też były brane pod uwagę w twoim przypadku? Tak. No wiemy, że teraz noga znowu już przywołujemy, no ale, no, ale wcześniej? Tak, dokładnie. Ja już rok temu z dziewczynami po raz pierwszy, rok temu tak naprawdę już drugi rok, tak, bym występowała teraz z dziewczynami i no. Nasza akademicka liga składa się tak naprawdę z naszej mieszaniny, tutaj Gdynia, tutaj Kościerzyna, tutaj Tczew. To samo chociaż, co w pierwszej lidze. No dokładnie. To się no, można rozegrać. No, więc my później nagle się spotykamy na tych mistrzostwach i tutaj tak każda powiedzmy wróg, a tutaj już razem w drużynie i coś tworzymy fajnego. Więc no już 2 lata grałam z dziewczynami, teraz będzie 3 w tym roku, więc fajnie. No mówię, tam wiadomo, są też dziewczyny, które nie grają w pierwszej lidze i też się fajnie z nimi dogadujemy. Mamy tak naprawdę taki szeroki tam skład. Szeroki skład i też mamy fajnych trenerów. No ogólnie ta liga jest taka
takim fajnym doświadczeniem też na pewno, bo tam sobie powiedzmy nagle się spotykamy wszyscy po tym, wszystkie po tym sezonie i tam nagle musimy się tutaj zgrać i po prostu tworzyć drużynę, a nie, że tutaj przeciwko sobie. Więc fajnie, taki plus też na pewno. Dobra, mówimy o pracy, o studiach, w związku z tym pewnie dlatego wszystkie mieszkacie w Trójmieście, większość pewnie zawodniczek z Kościerzyny, wszystko macie w jednym miejscu, w Twoim przypadku to nawet i ta rehabilitacja pewnie będzie prostsza niż gdzieś tam dojeżdżanie z Kościerzyny, prawda? No dokładnie tak, wszystkie mieszkamy w Trójmieście i tu wszystko jakby się opiera tak naprawdę na tym Trójmieście, tak, tutaj pracujemy, studiujemy, gramy i tak. To przemieszczanie się w takim razie między uczelnią a pracą może zdradzić naszym widzom, którędy jeździcie, żeby korków uniknąć, jeżeli jest jakaś taka trasa. No właśnie śmiejemy się, bo u nas drużynie Lewus jest taką spóźnioską. No tutaj oczywiście pozdrowienia dla Lewusa, no tak się śmiejemy. Pozdrowienia dla Lewusa. Tak, dokładnie, śmiejemy się, bo Lewus jest naszym takim tutaj spóźnialską naszą osobą, nawet to, no tak się śmiejemy z tego. Ale no, nie wybuczamy Lewusa? Nie. Wybaczamy i to też zdecydowanie, tak. Bo no, jednak z Gdyni czasami tutaj dojechać do Gdańska, no to rozumiemy, że są korki. No oczywiście, no to jest z uczelni na trening, czy jeszcze na przykład z pracy do uczelni, później jeszcze na uczelnię, później jeszcze znów na trening, więc to tak się wszystko ma swoje ręce i nogi, bo musi mieć, więc mówię, to zaplanowanie dnia jest na pewno bardzo konieczne. Trójmiasto w pigułce, wiemy coś o tym. Dobrze, to w takim razie porozmawiamy jeszcze o Twojej karierze, jak się rozwijała, no bo w tym momencie KS Kościerzyna, od dwóch sezonów, prawda? A wcześniej SPR Sambor Tczew, także Jutrzenka Płock, no bo jesteś jednak wychowanką. Nie możemy chyba jeszcze mówić o tym, że jesteś takim pomorskim, szczypiorniakowym obieży światem. No jeszcze chyba nie. No, tak jak mówię, no dwa sezony, teraz drugi sezon jestem w Kościerzynie, wcześniej występowałam właśnie w Tczewie. Jestem też wychowanką właśnie Jutrzenki, ale swoje tak naprawdę 4 lata przed Samborem spędziłam w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku. No i też jestem, to jest jakby moje rodzinne miasto, więc tam jakby żyłam i mieszkałam w internacie, mimo że to było moje miasto. Dobra, to możemy mówić o tym, że pomorski szczypiorniak na tym poziomie właśnie młodzieżowym, juniorskim rozwija się w odpowiedni sposób? No tak, wydaje mi się, że tak, zdecydowanie. Bo patrzę na przykład na kadrę i jakby takim papierkiem lakmusowym jest to, czy zawodniczki, nie wiem, gdzieś tam do tej kadry się dostają. Młodzieżowych pewnie tak, juniorskich. Tylko pytanie, co dalej z taką seniorską kadrą? No dokładnie, tutaj bardziej wiadomo, tak nawet sam taki SMS powiedzmy, teraz powstało więcej tych SMS-ów, tych dziewczyn jest. To jest dobry całej krok. Polski, tak, i one właśnie się rozchodzą, nie, i niektóre właśnie, tu też jest sporo dziewczyn z Pomorza, które po prostu też były w tym SMS-ie i się po prostu rozchodzą później, no ale bardziej właśnie w tych kadrach, powiedzmy, młodzieżowych, no. Ale to też jest chyba dobry trop, żeby tych SMS-ów jednak tworzyć jak najwięcej, no tak, bo no wiadomo, z tych, tutaj już nawet mówiąc z SMS-ów, sporo dziewczyn teraz jest w kadrze, tak, nawet tej seniorskiej, gdzie Basia Zima, czy Ola Olek, czy Aleksandra Roszek, no sporo jest po prostu tych dziewczyn, które właśnie nawet były po SMS-ie, wiadomo, swoją drogę przed tym też miały jakąś, więc no, to idzie na pewno też w jakimś tam kierunku. No ten Kwidzyn i Płock chyba, wiadomo, jakoś najbliżej nas, więc możemy mówić o tym, że rozwijają się w odpowiedni sposób. Tak, dokładnie. No, teraz powstało trochę więcej też tych SMS-ów, więc może też więcej możliwości i też wyboru dla tych, powiedzmy, przyszłych zawodników, czy już zawodników, żeby sobie też wybrać miasto tak naprawdę, do którego mogą się udać. No dobrze, to w takim razie na sam koniec zajrzyjmy sobie, prześledźmy wyniki z minionego weekendu, jeżeli chodzi o naszych pomorskich szczypiornistów, ale skoro od kobiecych lig zaczęliśmy, to pierwszą ligę kobiet weźmy na sam początek. No i tak, Sambor Tczew lepszy na wyjeździe od MTS-u Kwidzyn, bez niespodzianki z kolei w Szczecinie. Tamtejsza Pogoń pokonała MKS Brodnica. To jest tylko potwierdzenie tego, o czym my dzisiaj rozmawialiśmy, że Pogoń Szczecin pewnie będzie jednym z głównych faworytów do tego, żeby ligę zwyciężyć. Jeżeli chodzi o kościerskie szczypiornistki, o czym już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, wyraźnie przegrały u siebie z SPR-em Gdynia, natomiast okoliczności także znamy, czyli absencja wielu zawodniczek w zespole kościerskim.
No właśnie, SPR Gdynia, który to SPR przewodzi pierwszoligowej stawce, na fotelu wicelidera z kolei Sambor Tczew. Zdecydowanie poniżej oczekiwań na razie KS Kościerzyna, a czerwoną latarnią ligi pozostaje MTS Kwidzyn. Spójrzmy teraz na ligę centralną i na szczypiornistów żukowskiego KPR-u. Panowie przegrali u siebie ze Śląskiem Wrocław. Tak, widzimy, 37-38. Szkoda, że tak ułożyła się końcówka i że Kaszubi nie zdołali odwrócić losów tego meczu, ponieważ no, w samej końcówce naprawdę byli bardzo blisko. W tabeli ekipa z Żukowa na odległym 11 miejscu, ale musi oglądać się za siebie, bo tam na kolejny błąd czekają tylko Grot Łódź, Nielba Wągrowiec i Padwa Zamość. Niemniej emocji dostarczyli kibicom zawodnicy USAR-u Kwidzyn, którzy jednak musieli uznać wyższość koszalińskiej gwardii. W tej samej czwartej kolejce 22 października SMS Kwidzyn zagra na wyjeździe z Jeziorakiem i Ława, natomiast w imieniu Sokoła Kościerzyna zapraszamy Państwa na domowe starcie z Tytanami Wejherowo. To starcie o godzinie 17. Jesteśmy przekonani o tym, że emocje będą niesamowite, także zapraszamy Państwa na to wydarzenie, a w ogólnym zestawieniu prowadzi USAR Kwidzyn, na drugiej lokacie plasuje się Kościerski Sokół, Tytani Wejherowo na miejscu piątym, a młodzież z Kwidzyna czuje na plecach oddech Szczypiorniaka Olsztyn. Tak wygląda tabela pierwszej ligi mężczyzn. No dobrze, to dziękujemy Ci, Daria, za wizytę w naszym studio. Będziemy oczywiście trzymać kciuki za zespół z Kościerzyny. No, mamy nadzieję, że to będzie wyglądało nieco lepiej w tych nadchodzących spotkaniach. Również dziękuję i też mam taką nadzieję i mam nadzieję, że jeszcze ludzie, którzy są tacy, którzy w nas wierzą i nie będą po prostu zawiedzeni. Trzymamy kciuki za zespół z Kościerzyny i przede wszystkim za Ciebie, żebyś jak najszybciej pozbyła się tej kontuzji, wróciła do pełni zdrowia i pełni formy. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. A z Państwem widzimy się oczywiście za tydzień. Będziemy trzymać rękę na pulsie, jeżeli o pomorski szczypiorniak chodzi. Do zobaczenia.